Witam Was bardzo serdecznie w poniedziałek. Mamy dzisiaj 10 października, a ja jestem drugi tydzień w trasie. Filmik z pierwszego tygodnia znajdzie się w opisie filmu. A w tym filmiku, słuchajcie, oprócz takiego tradycyjnego vloga z trasy, podzielę się z Wami swoją mądrością zdobytą przez 3 lata, bo już prawie 3 lata prowadzę własną działalność. 3 lata temu, kiedy zaczynałem, próbowałem policzyć sobie, ile potrzebuję pieniędzy na start. Niestety moja niewiedza, wręcz bym powiedział, że byłem wtedy głupi, jeżeli chodzi o transport, sprawiły, że te moje obliczenia były bardzo pomylone. Bardzo rozbiegły się z rzeczywistością. Dlatego chcę Wam pomóc i razem z Wami w tym filmiku policzymy, ile kasy potrzeba na to, żeby rozpocząć przygodę z transportem. Serdecznie zapraszam na film. Pół godziny stoję pod rampą, słuchajcie. Zrzucają, ale bardzo, bardzo opornie i powolutko. A już mam kolejną robotę. Pod lotu mam 61 i jedziemy do Hamburga. O, tacho zgasło. Więc mogliby się pośpieszyć. Patrzmy, co tam ma do czynienia. No i dobra, kwity są. Wszystko, co potrzeba. Kurczę, muszę iść z buta, bo jak widzieliście, nie ma tutaj gdzie stanąć. No, fabryka jest teoretycznie tutaj. Przyniosą zakazy zatrzymywania się. Ci idę podpytać. Kawałeczek z buta. Tutaj też jest zakaz wjazdu na tą firmę. Tutaj jest opisane, że tam nie ma możliwości zawrócenia. Skurde. Dziwna sytuacja. Ale zaraz się wszystkiego dowiemy. Ładujemy takie coś tutaj, nie wiem, czy to widać. Ma być tego cała naczepa, 12 sztuk. Pospinamy, czy 6 sztuk, kurwa, nie pamiętam. 12 ton na pewno, albo 12 sztuk, albo 12 ton. Jakoś takoś. Pospinamy, uciekamy, idzie w miarę. Nie ma kolejki, wzięli mi od razu. Boczek rozpięty. Czego chcesz więcej? Robota się robi, bo nie jestem gościowi potrzebny, radzi sobie znakomicie. Jeszcze posiedzę w cieniu, po co mam tam stać jak kołek w płocie? Podobno to coś, co ładuje, czekało na mnie 3 miesiące. Pełne skupienie. Poładowane, pospinane, drzwi zamykam, kwity biorę i spadamy. Ładowane, godzinę już zdążyłem ujechać, jestem na piątce w stronę Frankfurtu i ludzie głodni, którzy chcą mieć jakąś dietę i zgubić trochę wagi, powinni zdrowo się odżywiać, w związku z czym idziemy nażyć się do McDonalda. Zajechałem na jakiegoś autohofa, no i widzę, że jest bardzo dobra restauracja pod szyldem łuków, więc idziemy. A jestem taki głodny, że mi po prostu przyssało w tym momencie już żołądek do kręgosłupa. Mimo że jadę o 10, no ale mamy już 16, więc trochę czasu minęło. No i dobrze. Thank you.
Coś takiego bym zjadł konkretniejszego. Big Mac. Robimy to. Coca-Cola Zero oczywiście, bo bez cukru, nie? To nie ubrało się? Few moments later. Objadłem się strasznie i będę miał teraz wyrzuty sumienia. Ale tylko przez chwilę. Już wydaje, że mi się pauza przeciągnęła i to już minęła, pewnie jest godzina. No ale sobie na spokojnie posiedziałem, był internet, więc sobie pooglądałem coś na YouTubie. Wypiłem sobie kawkę, najadłem się na spokojnie. A teraz mam zamiar 4,5 godziny dociągnąć jeszcze. I akurat zamknę się w 15 godzinach pracy. Więc plan jest chyba idealny. Wiedziałem, że chwilę przegiąłem. Ale nic. Nic się takiego nie stało. Tutaj nie jest gra na czas, więc spokojnie lecimy. No dobra, to ile tej kasy na start swojej działalności transportowej potrzeba? No powiem to po raz kolejny, ale pewnie większość osób, podobnie tak jak ja kiedyś, czyli te 3 lata temu, czyli głupio, w głupi sposób o tym wszystkim myśli. Ja tutaj nie obrażam nikogo, po prostu sam wiem, jak zmieniła się perspektywa myślenia na ten temat, moja z biegiem czasu, i wiem, że tamto myślenie naprawdę było bez sensu. W tym momencie kierowcy, którzy myślą o swojej działalności transportowej, zakładają z góry, że na paliwo wydam tyle, na drogi wydam tyle, leasingi opłacę i reszta do kieszeni mojej, nie? Otóż, drodzy panowie, no nie. No po prostu, no nie. Tak to nie działa. Cały czas, od dłuższego czasu obserwuję, a od zawsze, odkąd pamiętam, mam wspólnego znajomego na Instagramie i na Facebooku, Adriana Trackera Packera. Bardzo szanuję chłopaka, on zasłynął głównie tym, że jako kierowca ciężarówki ćwiczył, trzymał dietę, ćwiczył w ciężarówce, na parkingach trzymał dietę i dzięki temu wszystkiemu trafił na zawody kulturystyczne, gdzie chyba zajął 3. miejsce. Wielki szacun dla niego. Ostatnio coraz częściej zauważyłem, że wystawia posty i że myśli o swojej działalności. Zahaczyłem go już ostatnio, kiedy wystawiłem filmik o kosztach prowadzenia działalności gospodarczej w transportowej. Napisałem mu wiadomość: Adrian, cześć, przejrzyj sobie mój filmik, może coś tam ci to pomoże. Odpisał, że dzięki byku, fajnie, przejrzę i tak dalej, i tak dalej. Następnie trafiłem na jego YouTube'a, gdzie w 3 filmikach bardzo entuzjastycznie podchodził do tematu transportu, gdzie naprawdę ma mega duże plany, gdzie wypowiadał się, że ma odłożoną pulę pieniędzy, że ją zbierał, czekał i że własna firma transportowa jest jego marzeniem. Wszystko to rozumiem, bo miałem bardzo podobnie, ale jeżeli to Adrian oglądasz, najgorszy moment chyba w życiu byś sobie wybrał, gdybyś teraz chciał ruszyć. Najgorszy, najbardziej nieprzewidujący, ciężko stwierdzić, co to będzie. Z dnia na dzień jest gorzej, te stawki nie rosną adekwatnie do kosztów i naprawdę coraz ciężej jest powiązać koniec z końcem w transporcie. Więc taka moja rada, jeżeli naprawdę chcesz, przeczekaj, a jako kierowca na pewno źle nie masz. Jak będzie fajnie i dobrze, no to później może spróbuj wystartuj. Ale to jest oczywiście moje zdanie, a też mam świadomość tego, jak ludzie chcący wejść w transport reagują na takie podpowiedzi, bo również słyszałem takich podpowiedzi mnóstwo, co ty, nie opłaca się, nie wchodź w to. I też się z tego śmiałem. Naprawdę się nie opłaca. Tutaj nie mówię, że nie ma zarobków, po prostu te zarobki są nieadekwatne do tego, co włożycie. Ile lat musicie pracować na to, żeby odpracować pieniążki, które były włożone na początek swojej działalności? No i właśnie, jakie to są kwoty? Żeby nie gadać bez przerwy, to o tych kwotach później. W takich niemiłych okolicznościach rozpoczynamy wtorek. Muszę dotankować, bo się paliwo kończy. Wyliczyłem sobie, że gdzieś tam około 550 litrów powinno mi wystarczyć do końca tygodnia do zjazdu do Słubic. Mam nadzieję, że będę w Słubicach w piątek wieczorem. W sobotę rano z kolei jestem umówiony na serwis w ESA Świecko, ponieważ jest kilka rzeczy do zrobienia w DAF-ie. Przede wszystkim
wyskakują jakieś błędy na tachografie, błędy związane z czasem i tachograf później nie liczy nam godzin. Następnie dwa razy nam się zdarzyło w jakimś tam dłuższym okresie, że nam wyskoczyła choinka błędów, która następnie zgasła po zgaszeniu i odpaleniu, więc tutaj z tego co usłyszałem będzie potrzebna aktualizacja. Następnie trzeszczy nam amortyzator pod kabiną. On był w sumie już parę razy zgłaszany, zawsze go tam przesmarowali, wiecie, i tam przez kilkaset kilometrów była cisza. No teraz już nie będą tego smarować, bo powiedziałem, że to nie pomaga. No i najważniejsze jest to, że w sobotę w ten weekend stanąłem koło 16, w niedzielę chciałem go odpalić o 13, no i niestety akumulatory is dead. Oni go killim, a on is dead i nie odpalił po prostu, nie? Więc taka sytuacja ma miejsce. Na ten moment mam stówkę do Hamburga, zrzutkę mamy w Hamburgu. Też czekam na informacje, bo jest inny adres w zleceniu, jest inny adres w dokumentach i czekam właśnie na info, na który adres mam w sumie pojechać. Mi to wszystko gancka, albo chciałem powiedzieć po angielsku, ale no czekam na informacje. A tu leje się to cholernie drogie złoto. Z tego co słyszałem w Polsce już powyżej 8 zł. Masakra. No i nie ma tego złego, słuchajcie. Tankowaniem, ale dostałem fajną robotę. Uzgodniona jest na razie przez telefon. Czekam na potwierdzenie w SMS-ie. W każdym razie zrzucamy Hamburg. Szybciutko się stamtąd zawijamy. Na pustaczka zasuwamy sobie pod kacel. Ponad 300 km. Jutro o godzinie 11 mamy załadunek. I też z środy na czwartek mamy w nocy zrzutkę. Tak będziemy wieźli to, co myślicie właśnie. Mamy zrzutkę, stawka się bardzo dobrze zgadza. Ja jestem na tak. Przy okazji odpukamy pauzę 11. Też trzeba czasami robić, a będzie taka dłuższa niż 11. Będzie czas wypocząć. Później nocka. Dla mnie to nie jest jakiś problem, jak ja będę wyspany, mogę jechać i w nocy. Na spokojnie ogarniemy. Potem będzie czwartek, to już będzie trzeba myśleć o powrocie do domu. Jest dobrze. No i czekam na rozładunek. Oczywiście nie obyło się bez jakichś tam problemów i komplikacji. W dokumentach był jeden adres, zresztą był drugi adres, zresztą coś tam wspominałem wcześniej. No i babka oczywiście tutaj na miejscu twierdziła, że ten towar nie jest do nich. Więc chwila wyjaśniania, ale potem spedycja dosłała mi jakiś inny dokument na telefon. Pokazałem go i się sprawa wyjaśniła. No ale w międzyczasie zrobiła się kolejka, więc musiałem poczekać. Na szczęście jestem chyba następny do wzięcia na rozładunek, więc no liczę, że to pójdzie szybko, sprawnie i uciekamy. Chociaż jeszcze nie dostałem potwierdzenia SMS-em w stronę Kassel. Jakoś no dobra, wzięli mnie na plac, na rozładunek, ale jak wózkowy zobaczył te 12 metrów, no tylko było krzyk, nein, warten i gdzieś pojechał w cholerę i mam czekać. No i ciekawe jak to się rozwinie, a czas leci. Ładunki są najlepsze, nikt nic nie wie, nikt nie jest przygotowany, ty podjeżdżasz, czas marnujesz, bo przecież czas z gumy. Bezsens totalny. I zajmujemy, powoli, ale coś się dzieje. A tam w tle widać jak kontener właśnie zabiera wózek. A tu się męczy z taką drobnostką po prostu.
koniec zajebał gamoń kurwa w konicę. Miałem ładnie, pięknie sobie dojechać na parking, ładnie podpoczywać, tymczasem pół godziny później. Zobaczcie sobie. Google pokazuje jakieś 40 minut. Pięknie kurwa, po prostu pięknie. Numerek. Mamy już po 10, więc się zaczynam zabierać do rozwijania linki celnej, bo to co będziemy ładować, to trzeba mieć linkę celną założoną. Więc rozwijam i powoli się stąd zabieramy. Gotowy. W środku tam pokładałem gumy, pozawieszałem pasy, bo podspadały. I możemy spadać. Pora pod rampą, teraz tylko czekać. Poładowane z lekkim opóźnieniem, miałem wyjechać o 12:30 dokładnie, wyjechałem za 5:01, więc 25 minut opóźnienia, mam dokładnie 642 km i na rozładunku mam być 15 minut po północy. Przypomnę, że jest godzina 13:05, czy to się uda? Jeśli się nic nie odpierdzieli po drodze, żadne korki stałe i te inne tym podobne, na pewno się uda. Jeżeli coś się po drodze wykula, no to może być problem. Na razie optymistycznie podchodzę do sprawy, but w podłogę i lecimy. Załadowane są 2 tony, więc nie powinno być ciężko z jakoś z uzyskaniem dobrego czasu. Trzymajcie kciuki. Jedziemy, jedziemy. Na razie wszystko idzie fajnie. Kilometry uciekają. Stało 485. Czyli 160 już jest za mną. Mamy godzinę 15, my zostały się 2 godziny 30 do przerwy. Jak najbardziej pozytywnie. Nie ma większych korków, słuchajcie, więc pędzę praktycznie bez przerwy na odcięciu. Teraz mamy kawałek zwężki, jak widzicie sami, więc jedziemy tak, jak przepisy pozwalają. Mam dobre przeczucie, że to się wszystko dzisiaj ładnie uda. Dobra, słuchajcie, mam szybką 45-minutową przerwę. Już byłem sobie nabrać wody, teraz sobie odgrzewam fasolkę po bretońsku, taką kupioną z marketu. Do tego sobie przygotowałem kiełbasę, taką podsmażaną, pokroiłem drobno w kosteczkę, żeby to było takie, wiecie, bardziej treściwe. Przejechałem w ogóle w te 4,5 godziny, tutaj nie uwierzycie, 370 km. Poszło po prostu rewelka. Praktycznie nie było korków, praktycznie całą drogę szedłem na odcięciu, więc fajnie się to wszystko poukładało, rzadko się tak zdarza. Zostało mi teraz do celu 270. No i mi się wydaje, że na spokojnie przed 22 będę na miejscu. Co prawda mam awizację o północy, ale postaram się wjechać wcześniej. Może mnie wcześniej rozładuję. Zobaczymy. Też jak już zjem i ruszę, to wreszcie uchylimy rąbka tajemnicę i powiem Wam, ile tej kasy na ten start potrzeba. W tym momencie już mi nie przeszkadzajcie, będę konsumował. No i dobra. Ja jestem najedzony, więc jak to mówią, z głodny mogę pogadać. Mam nadzieję, że jesteście głodni, bo mam Wam trochę do opowiadania. Ile kasy potrzeba na start, jeżeli chodzi o transport? Będę wyrażał się w kwotach netto, dlatego tutaj na początku też chciałbym obalić pewien mit. Pewien mit, który często słyszę, że przedsiębiorcy nie płacą VAT-u. Otóż płacą, a potem mają go rozliczanego. W jaki sposób? Załóżmy, że z faktur sprzedażowych. Faktury sprzedażowe są to takie, które wystawiam ja za moje usługi, za transport. Że z faktur sprzedażowych mam 23 tysiące VAT. Z faktur zakupowych, czyli te, które ja kupuję, nie wiem, jakieś części, paliwo, opłaty drogowe. Z tego wszystkiego mam uzbieranego VAT-u w zakupach 15 tysięcy. To ja w tym momencie muszę oddać do Urzędu Skarbowego różnicę, czyli 8 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że w tym momencie to będzie jaśniejsze. Wracamy do tematu. Ile kasy potrzeba na start? Załóżmy, że bierzecie nowy ciągnik i nową naczepę. Nowy ciągnik, słabo wyposażony, nie jakaś top marka, załóżmy, że kosztuje 100 tysięcy euro. W obecnej sytuacji banki wymagają 20% wkładu własnego. Tutaj można to szybciutko policzyć, że będzie to około 95-96 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o ciągnik netto.
i około 24-25 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o naczepę. Więc łącznie mamy już 120 tysięcy złotych na początek. Do tego dołóżmy 6,5 tysiąca licencje. Mamy już 126 tysięcy. No i tutaj wszystkim, którzy nie widzieli jeszcze tego filmiku, polecam filmik, który znajduje się w opisie filmu, link do filmiku, gdzie policzyłem koszty utrzymania firmy transportowej takie miesięczne. Można by przyjąć, że jest to w granicach 58-60 tysięcy. Co wszystko w to wchodzi? Obejrzyjcie sobie ten filmik. Wracamy do tematu. Więc mamy już 126 tysięcy. Do tego dołóżmy 60, to już mamy 186. Ale czy to wszystko? No właśnie nie. Wyobraźcie sobie sytuację. Macie ciągnik, macie licencję, jesteście gotowi do wyjazdu. Wasza spedycja lub wasze firmy, z którymi współpracujecie, płacą z 30-dniowym terminem płatności. Załóżmy, że wyjeżdżacie na 14 dni w trasę. Płatność odbywa się na oryginałach dokumentów, więc po tych 14 dniach wracacie. Wysyłacie swoje dokumenty do spedycji. 15 dnia załóżmy. 18 dnia dochodzą, bo jeszcze trzeba liczyć weekend. Do tego doliczamy 30 dni terminu płatności plus 2 weekendy, czyli to już jest 34, plus 18, mamy 52 dni. Czy to jest tak szybko? Nie, bo to jest prawie 2 miesiące, więc potrzebujecie kasy na utrzymanie swojego samochodu, na paliwo, na drogi, na to wszystko, co jest związane z transportem, musicie kasę wyłożyć na 2 miesiące. Więc w tym momencie, żeby mieć kasę na start z maluteńką poduszką w zapasie, trzeba mieć grubo ponad 250 tysięcy złotych. To jest naprawdę sporo, naprawdę bardzo dużo, bo ja wiem, że ja startowałem mając tego o połowę mniej. I wiem, jak wyglądały moje początki i nie zazdroszczę nikomu, który w tym momencie zaczyna transport. Tutaj nawiążę właśnie do Adriana Trackera Packera, który mega entuzjastycznie wypowiada się o początkach swojej firmy. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazi, bo szanuję to, co on do tej pory zrobił, co osiągnął, ale wejście w transport, tutaj jakby swoje zaoszczędzone przez te kilka lat pieniądze zamoczył w błoto, z którego bardzo długo tych pieniędzy nie wyciągnie, a jeżeli mu się noga pośliznie, to już ich nigdy nie odzyska. Bo łatwo jest powiedzieć, że przewodnicy zarabiają, bo zarabiają, ale nie są to pieniądze adekwatne do tego, co my tutaj włożymy i należy powiedzieć, że ten wkład, który my początkowy mamy w swoją firmę, to my tego bardzo długo nie odzyskamy. Naprawdę kilka lat ciężkiej pracy, żeby to, co żeśmy włożyli na początku, żeby to później odzyskać. Mam nadzieję, że zrozumieliście moją wypowiedź. Staram się mówić prostym językiem, ale u mnie z tym bywa różnie. Nagadałem się. Chyba zasłużyłem na ciasteczko. Do celu zostało 254 km, więc lecimy. No i słuchajcie, stoję pod rampą na rozładunku. Miejscówka jest dobra, ale jest w porządku. I właśnie zaczynają ściągać, jest godzina 11, więc ponad godzinę przed czasem. Oby im poszło szybko. W drodze jedziemy na załadunek. Robotę zostałem około 11 i jedziemy. Mamy dwa miejsca załadunku w Austrii, zrzutkę w Lipsku. No i stamtąd już zapewne jutro w stronę Bydgoszczy. Po drodze serwis w Słubicach w sobotę. Mam nadzieję, że to się wszystko fajnie poskłada. Szczerze powiem, że chyba raz jechałem tą drogą jeszcze za czasów Adaru, kiedy to z Sandomierza ładowałem pewne bębny. Jechaliśmy do Włoch właśnie przez Czechy i tak mi się kojarzy, że chyba tędy wtedy jechałem. Niemniej jednak bardzo fajna trasa. Nie widać tego, ale tutaj u podnóża tej góry jest jezioro. Świetnie to po prostu wygląda.
Gdybym wiedział wczoraj po rozładunku, pewnie bym tutaj podleciał na pauzę, ale że nie wiedziałem, w którą stronę będę musiał się poruszać, więc wyszło jak wyszło. Dwa załadunki na szczęście bardzo blisko siebie, niecałe 3 km. Mam nadzieję, że pójdzie wszystko fajnie, sprawnie. I ogień do tego Lipska, ogień. A dzisiaj będziemy wieczorem, mam nadzieję, na miejscu. O proszę. No i zobaczcie. Pomyślcie się, co będę ładował. Dwa załadunki. Magtrans dziś rozwalił system. A rzepa gotowa? Czekam, aż się przerwa skończy panom i ładujemy. Zobaczcie, kurwa, półtorej godziny czekania na tym pierwszym punkcie, żeby włożyć mi coś takiego. I mówię, że to jest Ales. Brak komentarza w ogóle na to. Jadę na ten drugi miejsce, na to drugie miejsce, bo za chwilę zamkną. Słuchajcie, drugie miejsce załadowane, zdążę wam pokazać, ale jest leciutko, w związku z czym ośka w górę. Załadowane mamy niecałe pół naczepy i łącznie mamy 4 tony, więc dużo krzyku o nic. Chwila przerwy, pauza. Nie wiem ile jeszcze ujadę, bo jadę do 21. O 21 będzie mecz Lecha w lidze konferencji. Więc dobrze powiedziałem? Nieważne. Chciałbym go obejrzeć. Co chciałem powiedzieć? Zobaczcie, jak to się fajnie dzisiaj wszystko ułożyło. Fajnie i trochę dziwnie. Przerażony byłem tym, że będę ładował drewno w dwóch miejscach. A się okazało, że mam załadowane 4 tony. Niecałe pół naczepy. I na ten cały stresik. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Transport jest mega stresującą dziedziną, branżą, więc trzeba sobie z tym radzić jakoś. Tu stoi moja furka. Zaparkowałem jak taki timer typowy. Nie ma w tym parkowaniu ani ładu, ani składu. Po prostu stanąłem. Ale byłem już mega głodny, więc to jest jakoś wytłumaczalne. Piątek, piąteczek, piątunio. Jestem na miejscu na rozładunku. Kurde, tutaj trzeba było się nachodzić. Jest znak, wiecie, stop dla ciężarowych. Nie wjeżdżasz przed zameldowaniem się. No i idę, i idę, i idę. I takie wielkie, kurde, te place trzeba wszystko obejść. No ale znalazłem biuro. Mam wjechać pod taką halę. Rozpiąć lewą stronę. I poczekać na wózkowego, więc brzmi optymistycznie i wydaje się, że pójdzie w miarę szybko, fajnie. Co potem? Nie wiem. Ostatnimi czasy częściej wracamy z Niemiec na pusto niż z ładunkiem, bo po prostu się nie opłaca, tak? Mamy wziąć gówno za grosze, to lepiej po prostu wrócić i tyle. Ale zobaczymy, bo jesteśmy w Lipsku, więc jest trochę daleko. Zobaczymy, co nam Magtrans wykombinuje. Zdejmujemy, ale Niemcy są jacyś tacy poddenerwowani, bo to jest towar, jakiś zwrot chyba do nich przyjechał. Kurde, robili zdjęcia, oglądali. Co chwilę, nein. A mi to kło dupy, dlatego ja to tylko przywiozłem. Więc bierzcie to. Co wasze, żeście nieudolnie zrobili. I tyle. Miałczą, ale ściągają. No nie mają w sumie wyboru, nie? Zawsze Niemcy narzekali, więc sobie niech ponarzekają więcej, a mnie to tak średnio lata. Wyszło tak, jak się spodziewałem. Nie szukamy żadnego frachtu na zjazd, bo jest oczywiście jakieś wieczne. Ciągle gówno płatne na te zjazdy. Więc zjeżdżamy na pusto. Magtrans oczywiście za to płaci, no bo nie mają wyjścia, nie? Nie się śmieję, ale taką mamy umowę, więc może za to płacą. Za ten mój zjazd na pusto, więc robię sobie herbatkę i spadamy. Jeszcze jak będę w Słubicach, będę miał trochę czasu, bo będę czekał do jutra na serwis, to zrobimy sobie takie małe podsumowanko, ile zrobiłem kilometrów w te 11 dni. Pokażę wam spalanie DAF-a. I tak zakończymy ten film. Zobaczcie, tak jak mówiłem, nie? Cała dwunastka zawalona. Jadę już lewym pasem ogólnie i tak 8 km jakby wyprzedzałem. No ale końcówka, ostatnie 8 km do granicy, już oba pasy idą tak samo.
Wiem, nie powinna się przedać, wiem, tu jest zakaz, wiem, tu są wysokie mandaty, wszystko wiem, nie musicie mi tego pisać. Wylane mam na to. Kulminację jechania lewym pasem, czyli włączenia się do ruchu w prawo, bo zaraz się nasz pas kończy. No oczywiście to jest z prawej strony, jest cała ekipa jest obrażona, bo przecież jak można jechać lewym. Tylko wiecie co jest najśmieszniejsze, że na innych autostradach, nie na 12, nikt nie patrzy, większość nie patrzy na te zakazy, jadą na umór. A na 12 to tacy są honorowi, oni będą stać po prawej stronie, tutaj najbardziej karają, wiecie o co chodzi, nie? Ja przejechałem, no kurde, dobre 30 km na lewym pasie. Nawet przed chwileczką jechało pogotowie, więc stworzyliśmy korytarz życia. Za pogotowiem leciała policja i nikt nic nikomu nie powiedział. Oni doskonale wiedzą, co tutaj się dzieje i no mi się wydaje, że wyrozumiałość w tym momencie jest na wyższym poziomie. No a teraz zobaczymy, jak się uda zmienić pas ruchu. Dobra, 200 metrów, należałoby włączyć kierunkowskaz. Czekać, aż się jakiś uprzejmy kierowca znajdzie. Ciekawe, czy takowy będzie. Która wymaga, żeby podziękować. Podziękowane. I za chwilę w Polsce. Teraz zobaczcie, skąd się robią tutaj korki. My jedziemy normalnie. Bez jakiegoś gwałtownego przyspieszenia. Zobaczcie, gdzie jest Litwin, który mnie wpuścił. No może nie widać, bo jest szyba obstrakana. Ale jest... Dobre 500 metrów za mną, więc jak się mają mnie tworzyć korki, skoro każdy ma czas, żeby powoli, spokojnie ruszyć, dokręcić pauzę do 10 czy 15 minut. Szok po prostu. Kurde, zobaczcie jaki mam mech na głowie. Myślałem, że zapuszczę i będą z tego fajne włosy, że będę miał takie, wiecie, grzywe do oczu, a tu... Chyba nie bardzo. Prędzej mi chyba maszynkę ustawić na zero i skosić. Bo wyglądam jak, nie obrażając nikogo, nie robiąc nikomu przykrości, jak po chemioterapii. Chociaż broda mi została. Na serwis, słuchajcie, umawiałem się dokładnie tydzień temu. Na sobotę. Byłem tutaj w piątek, koło godziny 17. Pani już otworzyła zlecenie, powiedziała, że najlepiej bym podszedł w sobotę przed 8. Tak też zrobiłem. Błędów było kilka. Wariujący tachograf, gdzie gubił czas. Następnie akumulatory, które nie wytrzymały 13 godzin ostatnio. Następnie kabina przy bujaniu trzeszczała. Oraz zdarzyło nam się dwa razy, jakoś miesiąc temu, że wywaliło choinkę z błędami. No i było to takie słynne. Tirin, 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 tirin. Po zgaszeniu odpalnie ponownym wszystko zniknęło. No i to było do zrobienia. Już przed 9 przyszedł pan od tachografu, który stwierdził, słuchajcie, siedzicie mocno, twardo na fotelach, że jest coś w aucie, co może zakłócać pracę tachografu i najlepiej, uwaga, skupcie się, nie trzymać garnków w schowku nad tachografem. No u nas tego nie ma, ale pan mówi, że to jest najczęstsza przyczyna i tego pilnować i on tutaj więcej nic nie zrobi. What the fuck? No dobra, wiesz, że chwilę mam poczekać, za chwilę przyjdzie inny kolega mechanik i będą diagnozować resztę. Mamy godzinę 12. Auto właśnie wjechało po tej chwili. No i w sumie nie wiem, czego się tu jeszcze można spodziewać. A stoi dokładnie tam. Zobaczcie taką ciekawostkę, duża firma, wielka firma, olbrzymia, polska firma, która ucieka niestety poza granicę, bo nasze państwo nas wykańcza. Dodatkowo co mi się rzuciło w oczy, oprócz tego, że ten dach jest bardzo fajnie zrobiony, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba, to zwróciłem uwagę na opony na osi napędowej. To są chyba nowe. Tylko zobaczcie na ten napis u góry. Myślałem, że takie molochy jak Maszoński stać na normalne opony, nie remiksy. Chociaż uważam, że remiksy Michelina są generalnie dobre. Lepsze niż te wszystkie Chinole i te najtańsze opony. Niemniej jednak w takich
wielkich molochach tną koszty, a wy dziwicie się takim małym przewoźnikom, że szukają oszczędności. Mamy prawie godzinę 17. Co się dowiedziałem? Dowiedziałem się, że padła sprężarka, uszczelnienie sprężarki, gdzieś tam przy tym wylatywał płyn chłodniczy, był jakiś wyciek, więc wymieniają. Akumulatory Schrott do wymiany, ale na serwisie nie mają, są zamówione. Oprócz tego, no tachograf, że mówiłem, że jest ok, żyje, tylko nie może mieć garnków. No i zostały nam jeszcze błędy, które pokasowali i zrobili aktualizację. A teraz czekam, aż to wszystko poskładałem do kupy. Sami to wszystko ocencie. Zobaczcie, co tutaj się zaraz zbliży. Ktoś się bawi moimi trąbami. Rzekły go chyba. Dobra, ja już jestem w samochodzie. Tutaj należą się słowa wyjaśnienia, bo chyba coś źle zrozumiałem wcześniej. Otóż pan w serwisie w biurze powiedział, że błędy, które pojawiały się wcześniej, te choinki z tym tilin tilin, mogły być spowodowane skokiem napięcia, który z kolei był spowodowany wadliwymi lub też uszkodzonymi akumulatorami. Na nieszczęście moje tych akumulatorów na miejscu nie mają, więc ich nie wymienią, ale 24 października prawdopodobnie będą mieli dostawy. Więc 24 mamy zadzwonić, przypomnieć się i w tym momencie oni odłożą te akumulatory dla mnie i w pierwszym lepszym momencie, kiedy samochód będzie przejeżdżał przez Świecko, wjedzie i po prostu już bez sprawdzania, bez niczego, te akumulatory zostaną wymienione. Więc to jest na plus. Jeżeli chodzi o samą naprawę, okazało się, że został zrobiony cały zestaw naprawczy sprężarki. I to troszeczkę czasu zajęło, więc troszeczkę są jakby wytłumaczeni. No i w tym momencie nie pozostało mi już nic innego, jak spokojnie sobie dojechać do Bydgoszczy. Bo mamy sobotę i też mi się w sumie do domu śpieszy. Roboty po takich dwóch tygodniach mam mnóstwo. I takiej typowo biurowej, i takiej typowo domowej. Więc fajnie, że jeszcze dziś, co prawda około 20, ale będę już u siebie. No i cóż, z tego miejsca chciałbym też pozdrowić panów mechaników, których spotkałem przed warsztatem. Tego pana, który trąbił, wracając z warsztatu moim DAF-em, którym wspomniałem o kanale na YouTube. Powiedziałem, że będziecie, więc będziecie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do zobaczenia już niedługo, bo na pewno wpadniemy. No teraz byś tak nagadał, jak pojedziesz na ten serwis, odwiedzam dopiero zrobią armagedon przy tym dachie. O chłopie, ten twój jęzor niewyparzony, matko bosko częstochowska. No i jestem w Bydgoszczy. Podsumujmy wyjazd. 6073 km. No i zobaczmy, z jakim to jest spalaniem. 25,1 spalanie całej trasy, więc można przyjąć 26 na spokojnie. Ja już w tej chwili pakuję się do domu, a wam dziękuję za to, że dotrwaliście do końca. Jak zwykle dziękuję wam za to bardzo serdecznie. Proszę was również o subskrypcję, o lajki, komentowanie mojego kanału i tymczasem trzymajcie się do następnego filmiku. Hej!